Witam was w kolejnym odcinku. O, nie wiem czy tam widzicie, Stachu podnosi pokrywę i przez okienko. Ach, kurczę, pokażę. O, jest tam, no. A, tu pasek jest jeden i obiekty. Urwany? No, dziura jest taka fest, jest podajnika. On będzie od jakiego? Kłosowy. Kłosowy jest... Ten wewnętrzny jest zbożowy, a ten zewnętrzny kłosowy. No, czyli od kłosu tak, jest zjemnięty pasek. No, no to tak, widzicie. Blacha jedna przygotowana. Tak ładnie wygięta. Tu będzie to szło tak, Stachu będzie tu siedział, później spawał. Ja jestem spawacz. Stachu spawać. Czekamy na Piotrusia, bo tak naprawdę tylko on jest spawacz. Właśnie, czekamy na Piotrusia, bo tylko tak naprawdę to Piotruś jest spawacz. Spawać w papierach. Posmarkadzi. Tak, i zostawić. Posmarkadzi, żebyś nie urwał tym. Tak, ja zakładam okulary, nie wiem czy ta kamerka nie będzie przeszkadzać. Bo co? Mam tu taką specjalną małą tarczę i specjalnie wziąłem sobie swoją szlifierkę, żeby tu podjechać. O. Żeby ten staw... Kłam? Tak, drugi. Staw naciąć. Teraz niestety w tą stronę. Załączyć. 80. Już setką, że lepiej idzie. Żeby się obiektyw kamerze nie zepsuł. Na tylko mocny to tak daje, że masakra jest. Stachu spawa teraz. Przygotowaliśmy. Naciągnięte do łańcuchy. Obiektyw może się nie spali. No teraz to tego nie urwie nic. Chyba. Teraz nie ma szans. Co, te blachę gdzie trzeba skrócić tak czy siak, nie? Suniesz. No, zobaczymy. Mierzył pan ten? Średnicę? No czy tu? Mhm. Na grubości blachy? Tak, tu wchodzi, tylko że trzeba rozbiąć, bo najwyżej śrubokrętem troszeczkę przymierzymy, bo najwyżej trzeba bez... Nie wiem, mi się wydaje, że będzie trzeba je lekko ją skrócić, bo może... Ona musi ciasno wchodzić, ale że wątpię, żeby to weszło. Ale to nie dużo, przecież tam się nic nie zmieni, tam może zmienić się 2-3 mm, kurwa, nie? Przecież tam były... i my tu dołożymy... A nawet to nie, jak nawet... blachę dwójkę czy... Tak, jak się nawet nie będzie... Już! Będzie problem, to... Daj ten... Już ci daję. Trzymaj. Jak będzie problem, no to najwyżej tu. Zamiast ciąć, to tu odszlifujemy od tej strony, nie? Bo regulacja i tak na tym będzie. To nie będzie problemu. Bo to się będzie spierało tam sztywno. Dobry, spuszczamy dzisiaj płyn, bo robimy termostat. Będziemy sprawdzać, bo się kombajn się nieraz gotuje. Nieraz się kombajn gotuje. I taka sytuacja. Odkręć tam może korek od tej chłodnicy. Odkręcony już, odkręcony. Kranik jest mały, to będzie powoli leciało. Masz tam jeszcze jedną 13? Dobra. Sprawa wygląda następująco. Myśleliśmy, jak wypłukać chłodnicę teraz, żeby jej nie ściągać, a żeby wypłukać. I co? Weźmiemy tu, to kolanko odkręcimy. To kolanko odkręcimy. I co? Podstawimy tu węża, żeby tam aż wyłatował ten brud. A tu będziemy tłoczyć wodę pod ciśnieniem, nie wiem, karszerem, żeby leciało, czy zobaczymy. Mi się wydaje, że karszerem byłoby najlepiej. Dobra. Co? No to kurde, idealne. Spełniliście moje kurcze spragnienie. Poczekaj, bo czyszczę tę uszczelkę tu, żeby to zakręcić. To wejdź. Papierek ścierny by się tu przydał. Papierkiem ściernym bym podjechał i by było na cacy. Będzie tu lecieć i już. Dlatego teraz trzeba jakby wodę. Dobra. Musi być dokładnie wyczyszczone. Się nauczyłem w warsztacie u Rafała, czy jak się robi. Już najlepiej to taki kamień by się przydał, żeby zaszlifować całą powierzchnię, żeby równiutko było. Tutaj na tej przejściówce. I by było wtedy jak z fabryki nawet nie wyjeżdżało. Dobra. No już! Czyszczę tu, na cacy. Słuchaj, tu musi być dokładnie, no. Ja fuszery nie robię. Stachu! A wziąłbyś nasadkę i 7 na te opaski? Bo tu się nie podjedzie tym kluczykiem. No i wiesz, na śrubokręt nabijana. Na 7. No i tak to się tu prezentuje. Odkręcamy ten wąż i puścimy go tą dołem. I będzie wylot. Poczekaj. No, nad kołem tym, od koła zamachowego, co idzie ten. O, elegancko. Poczekaj. Dobra, bo ja tu odkręcam resztę tego. No i teraz będzie siła. I tą opaską złapę, żeby wiesz, nie leciało tu na kombajn i będzie... Ta. Dobra. O panie. A w drugą stronę, puszczając przez termostat, to można komorę silnika opukać. Syfu. A to wiesz, jak zalejemy wodą, to będzie się pukało. No wiesz, ty w dokładnicy będziesz szedł. O kurwa, leci. A kurwa. No. Ja pierdolę, będzie cały mokry. Dużo poleciało? No nie wiem, ze 2 litry. Leci syf z chłodnicy jeszcze. Złapę go do węża właśnie. Dobra. Wpięty w chłodnicę. Tak? Tak. Szmatę jakbyś zarzucił, żebym to wytarł wszystko. Tam zlatuje pewnie z lewej strony, tam od drugiej strony kombajnu. O kur... Czekaj, muszę wyjść stąd. O. Dobra. Z drugiej strony tam pewnie poleciało po tym, po blachach. O kurwa. No jest, leci. No. Trzeba wyczyć. Uwaga, zrzucam ścierkę z lewej strony. Czy znaczy się sprawy? Załączaj. Czekaj, dam ci jeszcze. Będziemy obserwować, co się dzieje. To by się przyda jeszcze umyć. Od razu później. Tu się upłuka. Ur. Wjechać, chociaż można wjechać silnikiem tam. No tak. 19. No leci. No kurwa, no co już zrobić? No, no zawsze przy pierdołach leci, nie? Masz nagrać z perspektywy swojej teraz. Nagrywa się? Za wysoko kamera. Nagrywasz. Jak za wysoko? Leci? Leci. Dobra, leci! Zobaczymy, czy tam będzie wylatywało. Leci! Leci! O, jak zapierdziela z kranika. Kranik trzeba zakręcić. Zakręcony, a wężyk urwał. Kranik się urwał. Nie urwał się, tylko ja go wykręciłem. Wykręciłeś go? No, żeby zobaczyć, czy syf nie będzie leciał. A, no to nie leci. O kurwa. Dobra tam. Co zrobię? Wyschnie i tak trzeba będziemy myć kombajn i tak. Tak będziemy myć kombajn i tak, wiesz. Dokręć. Jak leci ten syf tam na dole? Leci coś? Leci taki. Brud? No, ruda taka. Musiałem się tam dostać jakoś, nie? No i jest, mamy to. Pukamy. Dobra. W końcu. No, opukamy, trochę coś tam się opuka. Umyjemy go, wiesz co? Przed żniwami już jak zrobimy go na cacy, to go umyjemy ładnie cały. Lakiem wyjść na żniwa, tak jak ciągnik wtedy no. Na prezentację, to nie wyjechaliśmy i całą skórze już był. Bez kitu. Zobaczymy no, powinno coś może pomóc. No pewno pomoże. Leci, idę zobaczyć tam co to leci. Czysta teraz? No ale na początku brudna, nie? Na początku chyba teraz. Teraz to czysta, nie? No. Było to trochę ten, trochę poszło tym, korkiem też od tego, od spuszczania, bo jeszcze nie zakręciliśmy. Ale przez silnik przechodzi gdzieś tam? Nie, przez silnik nie. Nie, przez silnik jeszcze nie. Przez silnik nie. Zaraz puścimy przez silnik. Bo by jak trzeba przez silnik... No to puścimy. Tylko, że ja wtedy drugą stroną będzie ta polska będzie. No to nie ma co, że to jest czysta woda. Inaczej no to już, to starczy. Inaczej no to starczy. No to wyłączy, nie? Niech pan na razie wyłączy. No to teraz jak go dasz przez silnik? Z drugiej strony. Antenę. Że umyjemy komorę silnika od razu kaszerkiem. Co już nie ma dzisiaj... Wody, a wody! Nie ma dzisiaj na to czasu. Co? Nie ma na to dzisiaj czasu. Nie rozumiem. Mówię, że nie ma dzisiaj na to czasu. Nie, dziś nie. Kurwa, dobry wąż, panie. Tak, kurwa. No bo jest na dół, wiesz. Tam... Dobra, odczem go, cóż. Straszny gnój leci z tego. Teraz będzie leciał gnój. Czemu? No puść go, nie leci. No to pa, co się dzieje? No nie leci. O, teraz ruda leci. O, teraz leci. No, o jakieś gluty lecą z tego takie. Z czego to leci? No z chłodnicy. Zresztą z chłodnicy, bo wężem nie poszło. Aha. Bo ciśnienia ma, bo tu woździ trochę górą i reszka zlatuje. Ale idzie tam chyba bokiem wszystko, nie? Panowie, ja by tak teraz kurde skręcić to bez tak, termostatu. I załączyć silnik? Nalać wody, załączyć silnik. Podchodził trochę i wylać z powrotem. I znowu spuścić wszystko. No można. No może... Podaj tę rurkę z góry. Jaką rurkę z góry? No wiemy o co chodzi. No można. Jakby pochodził trochę, to on pewnie chodził, ta woda... To przemyje. Rozpuści tam tego to wszystkiego, tego mułu i może jeszcze wyleci. No to dobra, no to możemy tak zrobić. Trzymaj węż. No. To się szybko naleje, bo się wężem naleje pompą, to... No to co, termostat też trzeba tutaj, no to tu trzeba założyć. Leci, bo sprawdzałem, u mnie rudawa, no! Aj! Zdrowy wydech! Jest zdrowy wydech! Tylko silnik słyszy. Trochę już zrobiliśmy, przepukaliśmy 2 razy chłodnicę. Jest. Trochę się zagrzał. Zalejemy go wodą bez termostatu. Założymy jeszcze tutaj uszczelkę. I co? I pochodzi na jęczmień. Jęczmień pochodzi na wodzie. Jeszcze przepuka się dokładnie wszystko. I później zalejemy na te główne żniwa płynem chłodniczym. I włożymy termostat. Trochę syfu było. Ale dwa cykle żeśmy z wodą zrobili. I teraz zalejemy jeszcze raz wodą go i... będzie jak znalazł. Będzie jak znalazł. Fabryka. Faktycznie, kurde, ta śrubka ledwo 13 wchodzi. No mówię ci, że spuchła od temperatury. Chyba tak. Dobra, tu jest tacy. Teraz tu. Tam już podokręciłeś, nie? No. Uszczelkę założysz i tyle. No, no więcej to nic. No, wodą zalejemy i to będzie na tyle. Dobra. Czy tu? No kurwa, nie chcę wchodzić. No mówię ci, że musiałem nabijać ją. Przed kluczem drugim. No. Kogół mówi, ta jedna żarówka jest spalona na kogucie. A jakby tu membranę zamówił? Nie wiem, czy mają agrobisie membranę. Wyciąć gumę i tyle. Trochę teraz zobacz, inaczej to wygląda. No, tu się oczyścił ten komin. Bo wcześniej to była ci taka, wiesz, śnieć była, bo to termostat blokował syf. Nie przechodzi przez cały syf, przez termostat, nie? No nie. Może nie podejść nigdzie. Trzeba przebić. Złapała. To jest ten 13. 14 była wygodniejsza, nie? No. A może to jest 14? Bo... Dobra, to złapało. Trzeba książkę serwisową. Jak się coś nie potrafi zrobić, to od tego jest książka. Niektórzy nie potrafią czegoś zrobić. No jeszcze trzeba umieć czytać tę książkę. Człowiek się uczy, dokumentacji techniczną nie umiesz czytać. No kurwa, ale literki? No to umiesz chyba. No ale to jak mówiłem, jak ktoś nie umie? A to myślałem, no, że chodziło mi, że nie. O zrozumienie dokumentacji technicznej. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi, że trzeba najpierw umieć czytać, żeby później móc zrozumieć. No nie tak? No to też. No. No to tylko mówię. Ale powiem ci, że jak wtedy już pojechałeś, to ja mówię tak do byka, mówię. Nie spodziewałem się, że moje spawy będą w tym bizonie. Kiedyś. Żeby się tego nie urwało. Powiedz, co to za spawa? Gdzieś reklamacja, będziesz rozbierać. Co ty jesteś do rozbierania? Ja to tylko tutaj sprzątam i podaję klucze. No co, przekręcisz teraz? No to jest, sprzątam i podaję klucze. Ostatnio sprzątałem, trochę kluczy podałem. Ludzie się pytają, gdzie Stachu. No jest Stachu przecież. No ja jestem w tych zakamarkach, że mnie nie widać. Nie uchwycam kamerę. Stachu się chowa po kątach, po zbiorniku. Tak. Czekaj, jak Adrian sobie przedłuży tą rurę w Bizonie. Jak mu to wyjdzie tam. Nie wiem. Ciekaw jestem właśnie. Metr dłuższa będzie. Akurat, teraz wtedy na wszystkie, wiesz. Na tira, nie tira, wtedy wejdzie, wiesz, jak należy, nie? No nie będzie trzeba się, nie trzeba będzie, wiesz. Martwić się, że wiesz, że nie podejdzie, nie? Bo teraz tam 30 czy 50 cm zostaje luzu. Stachu, kręć, lejemy wodę i wjeżdżamy. Jak tam dzisiejszy odcinek? 1200. Łapeczka i... subskrypcje oczywiście, jak się filmiki podobają, nagrywamy dla was codziennie. relacje z naszych dni. Patrzymy wynik teraz meczu i relacja 3-2 dla Hiszpanii, 89 minuta. Kurde, dobrze. No 3-1 było w pewnym momencie, teraz strzeli drugą bramkę. Wygrywali 1-0, bo samobuja wsadzili. Hiszpania ciśnie, chłopie, no. Statystyki tu człowieku, miażdżące. Czyli Polska nie taka słaba jak... Czyli Polska nie taka słaba. Nie gorsza od Chorwacji. 1-1. No, nie od Chorwacji. Hiszpania strzeliła już 4 bramki w sumie, bo jedną samobójczą. Taka sytuacja. O kurwa, ale brudna noga. Będzie trzeba się opukać trochę. Dobra. Będzie, no. Włóż koreczek. I co? I już. Finito. Pierw lewa, a potem prawa. No. Finito. Uważaj, bo śliskie schodki. O kurwa. Dobra, te rzeczy. Dobra. Bańki nie ma, nie ma. Nie ma nic. Bańki, bańkę wyjąłem, tu wyjęte. Tu wyjęte. To wszystko, możemy wjeżdżać. No. Można wjeżdżać. Wąż. Już. Tak, zamknąłem wszystko. Wąż tu na razie z boku. To też, ta ścierka to się już nie nada. No szmaty. To co, wjeżdżamy, nie? Wjeżdżać, czy pan wjeżdża? No dobra. Opa. No i jest. Masa włączona. I co? Kończymy. Nie wiem jak brudny bardzo jestem, ale chyba brudny jestem dość znacznie, bo siedziałem w zbiorniku. Całe nogi, wszystko brudne. No ale co, chłodnica przepłukana, termostat sprawdzony, na pewno jest dobry. No i co? Wjeżdżamy. Staszko zwija węża. Staszko sprząta. Jaki ty czysty jesteś w ogóle, ty? Zrobiłeś? Ty coś tu robiłeś w ogóle? O. Jeszcze przegazóweczka na koniec tradycyjnie. A. O. Dziś już nie. No i co, kończymy, nie? Stachu się żegna. Ja się żegnam na razie. Ja też się żegnam do następnego. Ja tu tylko sprzątam.